Otwarcie nowego gmachu sądu w Grajewie było doniosłym wydarzeniem dla społeczności lokalnej. Budynek został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dogodnych i funkcjonalnych warunków pracy dla pracowników sądownictwa oraz komfortu dla obywateli korzystających z usług sądowych. To jest główny cel wszelkich inwestycji realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Decyzją pana ministra Zbigniewa Ziobro, która została podjęta w 2019 roku, została realizowana ta inwestycja. Minister Sprawiedliwości zawsze kieruje się nie tylko dobrem wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu komfortowych warunków pracy dla samych sędziów, urzędników, ale również ma na względzie osoby, które korzystają z usług sądu, a więc interesantów, obywateli, strony i uczestników postępowań. To dla nich jest ten budynek, dla nich jest ta inwestycja, po to, aby mogli być obsługiwani w bardzo dobrych warunkach. Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Grajewie została zlokalizowana przy ulicy Wojska Polskiego 82. Budynek zaprojektowano z uwzględnieniem najnowszych standardów bezpieczeństwa, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Proces od pozyskania działki pod inwestycją do momentu oficjalnego otwarcia to niespełna 14 lat. Trudności było mnóstwo. Świadczy choćby o tym fakt, iż cały proces od początku, od pozyskania działki do dzisiejszej chwili, a więc możliwości otwarcia. Na pewno ogromna zasługa starostwa powiatowego w Grajewie, które przekazało nieodpłatnie działkę na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, na budowę sądu rejonowego w Grajewie. Późniejsze sytuacje związane ze zmianą planowania obiektu były związane ze zmianą również koncepcji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a więc zmiany siedziby Sądu Rejonowego w Grajewie poprzez przyłączenie do Sądu Okręgowego w Suwałkach, później do Sądu Okręgowego w Łomży. Mieliśmy również na tym etapie procesu inwestycyjnego taką zmianę jak reforma sądów polegająca na przyłączeniu Sądu Rejonowego w Grajewie do Sądu Rejonowego w Łomży, gdzie Sąd Rejonowy w Grajewie stał się jedynie wydziałem zamiejscowym, stąd pojawiło się pytanie, czy jest potrzeba realizacji aż tak dużej inwestycji na potrzeby wydziału zamiejscowego. Ostatecznie przywrócono funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Grajewie, a warunki, w których funkcjonował, jest to, o ile się nie mylę, XIX-wieczny budynek, niespełniający współczesnych standardów wymiaru sprawiedliwości, umożliwiających zapewnienie realizacji tych zadań w sposób godny dla obywateli. Dlatego też podjęto decyzję o realizacji ostatecznie tego przyjętego projektu, który Państwo tutaj możecie zobaczyć. I myślę, że są to warunki godne zarówno dla obywateli, jak i sprawowania samego wymiaru sprawiedliwości. Obiekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, harmonijnie komponując się z otoczeniem. Jego elewacja jest elegancka i estetyczna, wnętrza przestronne. Budynek wyposażony jest w nowoczesne systemy techniczne, takie jak systemy monitoringu, dostępu i alarmowe, aby zapewnić bezpieczeństwo przebywających w budynku. W trakcie swojej wypowiedzi prezes Sądu Rejonowego w Grajewie Agnieszka Skrocka przedstawiła etapy powstawania siedziby od momentu otrzymania przez powiat grajewski działki pod budowę aż po dziś dzień. Podziękowała również wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę w doprowadzenie realizacji zadania do końca. Nowy budynek był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Grajewie. Zajmowaliśmy starą kamienicę XIX-wieczną, gdzie największy hol miał 18 metrów kwadratowych. Wiadomo, w czasie pandemii w ogóle ciężko było tam kogokolwiek wpuścić. Były drewniane stropy obok tory kolejowe. Jak przejeżdżał pociąg, wstrzymywaliśmy czytanie wyroku, bo pociąg wszystko zagłuszał. Pracowaliśmy w ciężkich warunkach. Nie dało się już ze względów architektonicznych przerobić tamtego budynku, więc ten nowoczesny budynek był dla nas niezbędny. No oczywiście mogliśmy się wszyscy z czterech różnych lokalizacji w końcu przenieść do jednego budynku. Dla nas to dzisiaj jest naprawdę święto. Faktycznie zaczęliśmy urzędowanie w tym budynku od początku czerwca 2023 roku, czyli pracujemy już tutaj ponad 3 miesiące. Wydawałoby się, że w Grajewie to jest mały okręg, jest to duży okręg sądowy. No jesteśmy drugim poza Łomżą w naszym okręgu sądem. Mamy bardzo dużo spraw.
i trudnych. Zatrudniamy 7 sędziów, 42 pracowników mamy. W wydarzeniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele rządu, sądów z terenu województwa podlaskiego, czy też przedstawiciele władz samorządowych. Powstał bardzo nowy sąd, myślę, że to jeden z najnowocześniejszych w województwie podlaskim. Potrzeba budowy tego sądu była bardzo potrzebna. Poprzedni budynek, w którym mieścił się sąd, był w bardzo złym i opłakanym stanie. Pomieszczenia były bardzo małe i właściwie nie było możliwości rozbudowy. Dlatego powstała decyzja o budowie nowego sądu. Starostwo powiatowe bezpłatnie przekazało działkę. Zabiegi o ten sąd były od 15 lat. Zawsze to kończyło się tym, że zawsze brakowało środków finansowych na realizację tego zadania. I w roku 2019, był to bodajże miesiąc sierpień, zapadła decyzja właśnie, że te środki zostaną przeznaczone na budowę sądu rejonowego w Grajewie. Była to decyzja pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Była to na pewno bardzo dobra decyzja. Ucieszyła ona i pracowników sądu, ale również i mieszkańców Grajewa, bo wreszcie, że doczekamy się nowej siedziby sądu. Stało się to faktem po 4 latach. Można powiedzieć, że dziś dokonujemy tego, że ten sąd stał się faktem i ten sąd już funkcjonuje od miesiąca czerwca. Tutaj są już rozprawy sądowe, pracują pracownicy, bardzo chwalą tutaj warunki pracy i wszyscy, którzy ten sąd odwiedzają, bo ten sąd jest, można powiedzieć, taką wizytówką też miasta Grajewo. Tu się pięknie wkomponował w te otoczenie i należy się tylko cieszyć, a przede wszystkim poprawi się komfort pracy tutaj osób pracujących i to jest na pewno taka duża inwestycja, która została wykonana właśnie w ostatnich latach tutaj w mieście Grajewo, bo to jest inwestycja około 40 milionów złotych. To są naprawdę duże pieniądze, które skierowane zostały właśnie tutaj na budowę tego sądu. Ja ze swojej strony cieszę się bardzo prywatnie, bo jak i jako poseł, bo bardzo zabiegałem o to, żeby ten sąd powstał. Podjąłem te starania już w roku 2016 i cieszę się bardzo, że skończyło się to takim finałem, że właśnie ten sąd został zbudowany, ta inwestycja została zrealizowana i myślę, że wszyscy się z tego bardzo cieszymy, mieszkańcy Grajewa i powiatu grajewskiego. Nowy budynek sądu w Grajewie stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury sądowej w mieście. Mieszkańcy zyskali dostęp do bardziej efektywnych i profesjonalnych usług sądowych, a praca pracowników sądownictwa może być wykonywana w bardziej dogodnych warunkach.